Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Avalanche Snowboarding. No i cóż, mogę rzec. Widzicie już zapauzowany na amen ekran główny. Na którym wyświetla się co? Ano, logo Gameloftu. A dalej niż logo Gameloftu? Oczywiście sama gra. Czytam. Oczywiście włącz dźwięk. I żeby przypadkiem mnie nie zagłuszyło. No i właśnie co my tu mamy? No właśnie nasze kochane wyzwania, które sobie obecnie wypełnimy. Kontynuując wątki z poprzedniego odcinka, który jak zapewne wszyscy bardzo dobrze pamiętamy, był dosyć energicznie nagrywany z powodu, no właśnie, nagrywania go w okolicach nocnych, takich mocno nocnych. I stąd też nie mogłem się skupić w pełni na tym, co tam było mi dane. Ale za to tutaj, ale za to, no właśnie. I zamiast tego byłem zmuszony przejść za jednym podejściem jedynie co poszczególne wyścigi tutaj. No ale dobra, dzisiaj będziemy sobie kontynuowali. I tak czy owak, w stosunku do tego jak szybki, nieprzyzwoicie był poprzedni odcinek. A zaczniemy sobie od zawodów. Zdobyć 25 tysięcy punktów, osiągnięcia, wykonaj tyle, podwójny backflip, leć przez minimum 2 sekundy, nie glebnij, złap kickery. No to lecimy w takim razie. Naciśnij A, żeby kontynuować. Ride. No i cóż mogę rzec więcej w obecnym temacie? Troszkę się rozleniwiłem, jak widzicie. W ciągu całej ferii, niech to. Bo nie było przez te dwa tygodnie filmów. Oraz w sumie cały miesiąc, ale spokojnie uda mi się to nadrobić. O nie! Naprawdę? Ride. Ride. Nie, cel wcale nie został osiągnięty. No
Naprawdę? Jak to się stało? Rządzisz! Ale niestety nie udało mi się osiągnąć tego wyniku 25 tysięcy. Co ja tam zrobiłem nie tak? Kurde, ciężkie to jest w sumie. Wykonaj dwukrotnie. Wykonaj podwójny backflip, ok. No spoko, ale mógłbym wiedzieć, co znaczy kicker? Przejechane poręcze. Statystyki trików. No dobra, od nowa w takim razie. To był błąd.
Serio? No przecież... Jakim cudem nie zrobiłeś... No przecież... Jakim cudem jeszcze nie dotknąłem podłoża? No przecież jakim cudem ja się... No przecież co to jest jakiś nieśmieszny żart? Dlaczego ja się wywalam za każdym razem? Zasłużyłem sobie na to. Thank you.
No przecież... Jak ja mam rozpoznać, w którym kierunku jedzie ta niedołężna deska, skoro... Zasłużyłem sobie na to, bo sam nie wiem, co tu się właściwie wydarzyło. Za nisko podskoczyłem i dlatego właśnie wywaliłem się na pysk. Przecież dlaczego się wywaliłeś? Ty nie miałeś w ogóle powodu się wywalać w ogóle! Jakim cudem nie zrobiłeś tego? Dlaczego w ogóle nie wyskoczyłeś przy wybiciu? Dlaczego w ogóle nie wyskoczyłeś przy wybiciu?
Zasłużyłem sobie na to, bo jestem idiotą. No przecież zro... Jakim cudem... Jakim cudem? No przecież wszystkie moje porażki działo się jakimś cudem! No przecież to jest dopiero pierwsza plansza ogrywana... na dzisiaj, ja już czuję, że... tracę przy niej czas! Dlaczego ja nie umiem wskoczyć na przeklęty? No oczywiście! No przecież wywalić się na całe starcie! Rządzisz! No i co teraz? 50 punktów? Zdecydowanie. A tutaj żadnych zmian z kolei. Ale 6 gwiazdek zostało otrzymanych. Raz. I dwa. Tylko jeden transfer. Ale nie rozumiem, co mam rozumieć przez kickery. Kontynuuj. I kolejne zawody odblokowane. Tak jest. 60 tysięcy punktów. To mamy do czynienia. W trakcie board slide'u wykonaj 900 stopni, by zdobyć ponad punktów w trakcie jednego skoku. Wykonaj złap kickery, nie glebnij. Co mam rozumieć przez kickera? Nie no, mogłem przecież w trakcie tego całego całej serii sobie wszystko urządzić. Thank you.
Ej, no serio? Wywaliłem się o skałę, przecież to niemożliwe. Nie. Rządzisz, ale niestety większego miejsca nie zdobędę. No, czuję się cokolwiek niepocieszony. No. Z zadań pobocznych udało się zrealizować praktycznie wszystko poza kickerami. Przejdź do trybu dostosowania, by obejrzeć. Masz nowy sprzęt. Las. Tego jeszcze nie robiłem. Wykonaj Misty, złap kickery, wykonaj FS 3160, stopni, zdobyć ponad punkt w trakcie jednego skoku, wykonaj Misty, zmień postawę 5-krotnie, wykonaj podwójny backflip. Powodzenia! Nie! Dlaczego tam musi być tam ta przeklęta skała? Wiedziałem, że to się nie uda, po prostu wiedziałem!
No przecież docisnąłem! W poprzek góry i prawo! Ja pier... Yeah! Rządzisz! To z kolei było całkiem proste! Ale niestety nie wykonałem... Jedyne czego nie wykonałem to tych obrotów w 360 stopniach. Nie wykonałem Misty i... No super, super, ale... Uuu! Pogy, jak to by to powiedział T-Volt. Transfery sześciokrotne. Czuję się usatysfakcjonowany, aczkolwiek nie do końca. Ride! Nie! Dlaczego tam musi tam stać ta cholerna skała? Kto ją tam w ogóle ustawił? Yeti! Którego ulubioną... Przecież ja podskoczyłem na tej... cholernej poręczy, dlaczego się... No oczywiście, że nie uda mi się! Bo jestem idiotą. Nie, nie, nie! Ride!
Zasłużyłem sobie na to całkowicie i bezdyskusyjnie. Nie, no przecież jak ja miałem... Czemu... Zasłużyłem sobie na to całkowicie. Sądzisz? No i co, uzupełniłem te pozostałe rzeczy? Tu nie ma nic nowego. Tu też nie ma nic nowego. Co? Zasłużyłem sobie na to bezdyskusyjnie. O nie... Jak to się stało?! Zasłużyłem sobie na to bezdyskusyjnie!
Nie powiem tego słowa. No przecież jakim cudem? Jakim cudem? Co za... No przecież nie umiem zrobić... Sądzisz? Tym razem się udało zrobić wszystko. No i dobra, moi drodzy, na tym ponownie zakończymy dzisiejszy odcinek. No i dobra, moi drodzy, na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Było troszkę wkurzania się na beznadziejność zakazanych tutaj przed wami sytuacji. Ale ostatecznie udało się dopiąć swego. Tutaj statystyki w locie, tutaj transfery, 4. Wszystko bardzo fajnie zrobione. Triki 11. Przynajmniej ten etap udało się zrobić na to nieszczęsne złoto. Podczas gdy reszta to tak różnie. Wykonaj podwójny backflip. To pozwolę już sobie uzupełnić poza odcinkiem. A kończymy wcześniej, ponieważ, no właśnie, tak po prostu sobie uznałem, żeby nie robić przesadnie zbyt długiego filmu. Tak jak zresztą zawsze obiecywałem, żeby moje gameplaye nie trwały przesadnie długo, jeżeli będzie taki pryzmat. Tak więc co, dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie już za tydzień. A i no właśnie, w międzyczasie pozwoliłem sobie w miarę uzupełnić te wszystkie zobowiązania związane z życiem codziennym. No i jeszcze pozostają też osobiste rozrywki. Tutaj udało się uzupełnić na złoto. Jedyne co teraz zostało to legenda szczytów. Ale to już sobie wykonamy innym razem. Na pewno nie w przyszłym odcinku. Tak i co? Kolejny taki luźny odcinek, tym razem nie nagrywany zbyt energicznie. No i żegnam się z wami. W tym jednym z krótszych odcinków Avalanche Snowboarding. Do zobaczenia następnym razem i cześć!